Dlaczego brakuje ci kasy? Patrz, poradnik. Dlaczego ciągle brakuje ci kasy? Proszę bardzo, obejrzyjmy. Spójrz prawdzie w oczy. Biedak. Przepraszam, widzowie, ponosi mnie po prostu. Od czego zacząć? Wymaga to odwagi i szczerości z samym sobą. Oho. Często nam brakuje, bo wygodniej jest siebie okłamywać. O. No ale niestety, konieczne jest spojrzeć prawdzie w oczy. Zacznij od przyznania się przed lustrem, że tak... Tak, jestem nieudacznikiem. Jestem biedny. Widzicie, widzowie? Dobra porada, a po co wy się macie oszukiwać? Ja ludzie, jest gij, naprawdę, nie? I ponoszę za to odpowiedzialność. Właśnie. Nie mama, nie tata, nie premier, tylko ja. To, że mam za mało pieniędzy, to jest głównie moja wina. Oj, oj, dużo osób na Twitterze by się nie zgodziło z tobą. Oj, ale będzie zaraz skancelowany, ale jak to? Biorę odpowiedzialność za swoje czyny i za swoje życie i kurwa, to ja, naprawdę? Niemożliwe, kurwa. Oj, 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 oj. Tutaj wchodzimy w jakiś, kurwa... Jest to dość brutalne, ale prawda często jest gorzka. Tak czy inaczej, musimy się z nią zmierzyć. Jeśli nie przestaniemy chronić swojego narcystycznego ego i zwalać winę za nasze niepowodzenia na wszystkich wkoło, to niestety nie będziemy mogli zrobić postępu. Wprowadzone dopiero co regulacje podatkowe Nowego Ładu dotyczą nas wszystkich. Jest to czynnik zewnętrzny, który się po prostu pojawił, tak jak pogoda. Nie mamy na niego wpływu. I wszyscy... Mój tata zawsze mówi tak, jak cię wkurwiają podatki, to musisz po prostu zarabiać więcej. I to jest jedyne wyjście z sytuacji, widzowie. Trzeba po prostu zarabiać więcej, żeby cię nie wkurwiały podatki. Jesteśmy jednakowo wkurzeni. No ale taka jest prawda, no to taka jest prawda. Taka jest prawda. Zawsze tak było mówione, że kurwa, po prostu jak ci wkurwiają podatki i narzekasz na podatki, to po prostu musisz zarabiać więcej, no. Gorzka prawda. Dodatkowym komplikowaniem... Omijanie podatków wcale tego nie robię, człowieku. Miałem 4 kurwa kontrole ze skarbówki i każda wyszła idealnie. Oczywiście, że nie omijam, ale moi sąsiedzi na przykład podejrzewają, że tak, że na pewno ukradłem, bo jakim cudem ja jeżdżę takim autem, kurwa, w Głubczycach. Pojebane, nie? I mnie podpierdolili, kurwy. I tak złożonego już prawa podatkowego. To natomiast, na co mamy wpływ, no, to serio. Czy jesteśmy w tej sytuacji zorientowani na emocje, czy na rozwiązanie. Są to dwa podstawowe podejścia, dwa systemy, w ramach których funkcjonują ludzie. O. Jeden jest dla nas dobry, drugi skrajnie niekorzystny. Oho. Emocje czy rozwiązanie? Jeśli chodzi o... Zależy, kogo spytasz. Jeśli spytasz Twittera, to oczywiście emocje są najważniejsze. Radzenie sobie z problemami, a zarabianie pieniędzy głównie polega właśnie na rozwiązywaniu problemów, to ludzie dzielą się według psychologów na dwie kategorie. Pierwsza grupa jest zorientowana na emocje, które im w danej chwili towarzyszą. Czyli lamentują i rozpaczają. Co zrobią po wprowadzeniu dodatkowych obciążeń podatkowych. Będą się denerwować, wyklinać i krzyczeć, że to wszystko nie ma sensu. A całą energię spożytkują na emocjonowanie się, które de facto nie zmienia stanu rzeczy, nie zmienia ich położenia. Druga grupa też oczywiście będzie niezadowolona w związku z wprowadzeniem nowych podatków, ale od razu zacznie szukać rozwiązań. To ja! Dzwonią do księgowego, do eksperta podatkowego, kombinują, wymyślają nowe rozwiązania. Ja tak właśnie wyglądam poza streamem, jakbyście się pytali, widzowie. Tak o. Na przykład spółka komandytowo-akcyjna, która koniec końców pozwoli płacić jeszcze niższe podatki niż przed wprowadzeniem całego tego zamieszania. Warto postawić sobie tu pytanie, do jakiej grupy należę? No oczywiście, kurwa, do jakiej? W literaturze występuje coś takiego jak umiejscowienie kontroli. W skrócie polega to na tym, że różni ludzie różnie określają poziom swojego sprawstwa, czyli tego, ile od nich zależy. W skali od 0 do 100 oceń teraz proszę, ile w twoim życiu, w tym, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, zależy właśnie od ciebie. 80%, mam wrażenie. 80% ode mnie zależy. Wszystko solo robisz? Brać trzeba pod uwagę wszystko. A co jak, kurwa, będzie wojna? To co, mam na to wpływ, kurwa? Nie mam, stary, to jest jakieś 10%. A co jak mi na przykład, Twitch upadnie na przykład i zamkną YouTube'a. To jest kolejne 10%. Koniec, kurwa. Z 80%. Im wyższą podaliście wartość, tym lepiej. Przeważnie ludzie sukcesu uważają, że najwięcej zależy od nich samych, że są kowalami swojego losu.
Ja oceniłbym, że na to, co dzieje się w moim życiu, mam wpływ 70%. Nawet kurwa więcej dałem. Pozostałe 30% to czynniki zewnętrzne. True! Widzicie? Kurwa! Byłem blisko. Nawet samego człowieka biznesu. Jak wyrwać się ze strefy komfortu? Czyli jak codziennie odnajdywać w sobie siłę, żeby robić więcej niż trzeba? Wielu z nas wystarczy przecież obejrzenie filmu w łóżku po powrocie z pracy i zjedzenie paczki chipsów. Jesteśmy wtedy pozornie szczęśliwi. To o was, widzowie? Mam nadzieję, że nie. Trzeba mieć w sobie dużo dyscypliny, żeby umieć odmówić sobie takiej nagrody i zamiast tego wybrać się na dodatkowy trening albo spotkanie w sprawie projektu, który warto obecnie zrealizować. W zasadzie nie ma tu metody, która pozwoli na zmuszenie się. Bo zmusisz się raz, drugi, za trzecim razem zabraknie ci samokontroli. Ale prania nie umiesz zrobić? Całe szczęście stać mnie, żeby ktoś za mnie robił. Mogę sobie kupić na przykład panią sprzątaczkę. Co przestaniesz się challenge'ować. Utkniesz w tym łóżku na kolejny rok, a jedyne co ci po tych próbach pozostanie, to poczucie porażki i jeszcze większa niemoc. Albo iść do pralni. Znalazłem na to proste rozwiązanie. Zajmuję się wtedy czymś, co mnie rozwija, co może przynieść wymierne korzyści, ale co także sprawia mi przyjemność. W takim przypadku nie muszę się do tego zmuszać, bo chętnie się do tego zabieram. Nieważne, czy miałem ciężki dzień, czy nie, i tak do tego usiądę. Co daje mi przyjemność? Co lubię robić? Dla Twitch! Mnie na przykład jest to pisanie odcinków związanych z geopolityką, z konfliktami na świecie, takich jak zbliża się wojna. Od zawsze lubiłem dyskusje na takie tematy i naturalnie mnie to po prostu interesuje. Dlatego swoją zajawkę przekształciłem w coś, co daje wartość również innym. Ja wam daję wartość, nie... widzowie. Jaką wam daję wartość? Co byście powiedzieli o mnie? Jaką wam daję wartość? Po każdym streamie dostaję dawkę spierdolenia. Jestem spermiarzem swojego losu, rozumiem. Każdy musi inwestować na rynku nieruchomości. Nie każdy zna się na rejtach, ETF-ach, inwestowaniu na giełdzie. Nie szkodzi, bo najlepszą inwestycją jest inwestowanie w siebie i w swoje zdolności. Może to być nauka programowania, technik oddechowych... Czym jesteście zdolni? ...gotowania czy grania na gitarze. Mówiąc, co robicie najlepiej? W siebie, mam też na myśli dbanie o swoje zdrowie. Kiedyś o tym zapomniałem i rozpoczynając pierwszy biznes w wyjątkowo wymagającej branży, jaką jest sektor budowlany, prawie przypłaciłem to życiem. O kurwa. Jako człowiek bardzo ambitny, ale skrajnie źle zorganizowany. To ja, dosłownie kurwa. Ja widzę, moim największym minusem jest to, że tak, zapominam rzeczy. Mam fajne pomysły, ale czasami nie mam czegoś takiego, że sam to zrobię. W sensie, musi mnie ktoś kurwa przycisnąć do tego i mi przypominać o tym. Ciągle To jest moje najgorsze ścierwo, nie? Tak tego nie lubię. Odkładam dużo strasznie zawsze. Mam jakieś plany i zawsze to odkładam w kurwę długo. Mnie to denerwuje. O! Miałem zrobić alerty na 12 miesięcy suba i nadal tego nie zrobiłem. A mógłbym to zrobić już 7 razy, kurwa. Nie wiem, to jest tragedia, nie? Świadczałem stresu. Przez moje zaniedbanie... Klip też miałem zrobić. Ale teraz powiem wam szczerze teraz. W chuj mi teraz... Zuza pomaga w tym. Ona mnie, kurwa, cały czas mi przypomina, aż mnie wkurwia czasami, ale przyciska mnie do rzeczy, nie? Mówi, miałeś to zrobić. I dzięki temu, kurwa, się uczę cały czas, nie? Bo tak to, kurwa, dosłownie, serio, przysięgam, nie byłoby tego, nie? Tak samo było, nawet takie głupie rzeczy jak TikToki na przykład, nie? Że wiesz, że przygotować TikToki, co nie? Przygotować TikToki. I stary, ja mam tak. Dobra, napiszę do Gumisia później. Mija kurwa 2 dni, nagle jest stream. Nie ma TikToków. Chuj. Mówię, dobra, na następny tydzień będzie. A ona tak, od rana tak. Gumisz, dzisiaj TikToki musisz zrobić. I chuj, i są. Do Kamila Ksiora, kurwa, z której musisz sprawdzić sprawy dla reportera. Ja się budzę rano, ona mówi tak. No, już będzie sprawdzał Kamila Ksiora. A ja tak, kurwa. Nawet nie zdążyłem się obudzić, nie? ...i brak doświadczenia w moim biznesie ciągle dochodziło do sytuacji kryzysowych. Bardzo fajnie, bo w połączeniu z marną dietą, serio, brakiem sportu... Moim największym problemem jest to, że ja strasznie odkładam i mam wyjebane momentami, nie? Aż za bardzo mam wyjebane. Rozumiecie, o co chodzi? Będzie ten klip? Będzie już też napisałem, no. Nie trzeba było czekać długo na rezultaty. Przeciążony wpierw poddał się układ krążenia. Zachorowałem na serce i wylądowałem w szpitalu. Następnie poddał się układ pokarmowy. Zapadłem na nieuleczalną, ciężką chorobę autoimmunologiczną, która towarzyszy mi do dziś i mocno skróci moje życie.
Na koniec dopadł mnie rak, z którym musiałem walczyć 2,5 roku o przeżycie. Wszystko w ciągu zaledwie 12 miesięcy. Wiem, że najlepiej uczyć się na własnych błędach, ale tych chciałbym wam oszczędzić. O tym, że warto się dobrze odżywiać, wie każdy. O spaniu również nie będę przypominał, bo po co mówić oczywiste oczywistości. Warto kurwa, to jest pojebane, nie? Z tym snem. Ja pierdolę, to jest takie ważne, a ja też tak to sram na to. Ja pierdolę, nie? Zadbać jeszcze o takie elementy jak jakość powietrza. Chociaż ostatnio trochę lepiej śpię. Bo wstaję o 10, staram się kurwa tak maksymalnie do 2 siedzieć. Ale mam ogólnie, największy mój problem widzowie jest taki, że mam cały czas uczucie zmęczenia, nie? Tak mnie to irytuje, kurwa, że nieważne ile się wyspię, zawsze czuję się zmęczony. Tak mnie to wkurwia. Nie, mam wrażenie, że jak chodziłem na siłownię, mniej czułem zmęczenie, pomimo że cały czas nakurwiałem. Na siłownię, codziennie praktycznie chodziłem. Ale cały czas się czuję, kurwa, cały czas się, kurwa, czuję zmęczony, nie? Możesz mieć anemię, no ale ja się badałem i było wszystko git. No nie wiem, czy coś się, kurwa, zmieniło, no nie wiem. Liczę na to, że jak się przeprowadzę na swoje, co będzie niedługo, bo się zabieram za to, to, kurwa, będę więcej jakby, wiecie, żył. I będę tam, kurwa, pracował. Znaczy pracował, ćwiczył sobie. Chodził na spacery w ogóle, takie rzeczy, kurwa, jeździł na rowerze. Którym oddychamy, a ta w miastach pozostawia wiele do życzenia. Dorosły człowiek wykonuje od 12 do 17 oddechów na minutę. W ciągu godziny daje to średnio 900 oddechów. A na dobę aż 21 tysięcy. Wszystko wskazuje na nerwice. Brak motywacji, zmęczenie, nie potrafię znaleźć szybko słowa. No możliwe, że mam nerwice. Chuj wie w sumie. To by się zgadzało w sumie. 600 oddechów. Nie miałem jakieś takie stany lękowe w ogóle. Przez jakiś krótki okres czasu, że... No nie wiem, kurwa, jak szedłem spać, to na przykład, nie wiem, wydawało mi się stary, że ktoś, nie wiem, zaraz się włamie do domu, nie? Albo na przykład, że kurwa, nie wiem, coś jest nie tak z sercem, nie? I tak o, trzymałem, mówię, nie no, zawał będę zaraz miał. Takie pojebane jakieś sobie wkręcałem rzeczy, nie? Zastanawiałeś się, co zasysasz paranoja do swojego taka, organizmu no. Prawie 22 tysiące razy i dzień. I to mi zostało, i mi to zostało na przykład teraz, na przykład jestem w miejscu publicznym, to mam tak, że się obracam, kurwa, wszędzie cały czas, bo mam wrażenie, że ktoś na mnie poluje, kurwa. Tak czasami, nie? Stany lękowe równa się nerwica? Nie wiedziałem. No, możliwe, że to jest to samo. Nie. Powietrze pełne jest wirusów, bakterii, zarodników grzyba, pleśni, alergenów, metali ciężkich, szkodliwych związków chemicznych takich jak formaldehyd, cyjanowodór, tlenek azotu, chlor, dwutlenek siarki, czy znane z raportów pogodowych, owiane złą sławą, pyły zawieszone, czyli PM2,5. Ja pierdolę, a wiecie co, niedługo, kurwa, wiosna i kurwa będą pylić te trawy i alergia. Ja pierdolę, nie, duwę zapierdolę w tym roku, przysięgam, nie. Które są na tyle małe, że wraz z naszą krwią trafiają do mózgu, gdzie się osadzają. Nie tylko jesteśmy przez nie bardziej zmęczeni, ale też częściej chorujemy. Według najnowszych badań zły stan powietrza skraca statystycznemu Polakowi życie aż o 9 miesięcy. My mamy takie słabe powietrze, kurwa? Kolejnym po strefie komfortu elementem jest zaakceptowanie i pokochanie swojego wewnętrznego skneru. Wszyscy lubimy żyć rozrzutnie, to znaczy pokazywać jaki mamy gest, ale na początku lepiej jest przyjąć inną postawę. Postawę sknerusa, który każdy grosik ogląda 2 razy, zanim go wyda. True! To jest widzowie najważniejsza rzecz, tak szczerze. Ja kiedyś tego nie umiałem robić, a teraz się nauczyłem i kurwa, wiecie jak to dużo daje? Na przykład patrzysz na jakąś rzecz, nie? I mówisz tak, kurwa, zajebista, stać mnie, kupię sobie. Ale ja zawsze robię tak, dobra, poczekam jeszcze parę dni, nie? A za parę dni mam coś takiego, to mi niepotrzebne, wyjebane. I nie kupuję. Serio, dopóki... polecam coś takiego, kurwa. Czasami jest tak, że po prostu wystarczy poczekać chwilę z czymś i odechceć się i zaoszczędzisz hajs, bo coś jest na przykład niepotrzebnego. Było mnie na to naprawdę stać? Nie kupowałem V8. Przez 2 lata jeździłem Sabem za 20 tysięcy złotych. Tak samo teraz, widzowie. Ja bym teraz mógł mieć na przykład lepsze auto, ale uważam, że to jest zabawka jebana i dopóki mi działa to auto Mercedes, to na chuj mam zmieniać na nowe, na nowsze, lepsze, wybajerzone. Skoro mogę sobie te pieniądze, nie wiem, mieszkanie kupić, kurwa, a nie wynajmować, nie? Albo jakiś, kurwa, no nie wiem, dom, cokolwiek. Bez sensu. Po co mi to auto, kurwa, nowe, skoro zapierdala to? Będąc influencerem finansowym, jeździłem autem, które miało 10 lat. Czy moje ego na tym cierpiało? Tak. Dzięki. Ale mój portfel był mi za to bardzo wdzięczny.
Mogłem w tym czasie sporo odłożyć. Dobra, miałam kupić respirator, ale chyba poczekam z 3 dni. No dobra, ale tu chodzi kurwa o rzeczy nie niezbędne, kurwa. I zainwestować, a nie od razu wrzucać wszystko. Zostaw sobie może fałszywkę, już nie dostaniesz później, no dlatego też nie chcę wymieniać, bo ja mam jeszcze auto, które było zrobione przed tymi wszystkimi ustawami z Unii Europejskiej, nie? I jeszcze brzmi zajebiście, a te nowe kurwa wszystkie auta, więcej koni, a kurwa jak odkurzacz. Zero kurwa dźwięku, nie? W leasing za nowe AMG, opłaty za opony, przeglądy czy paliwo. Żyj tanio i nie pakuj się w zbędne koszty, dopóki kilka źródeł przychodu ci na to nie pozwoli. Jak już zaczniesz dobrze zarabiać, będziesz zapraszać. A teraz ludzi... chcesz kupić chatę czy mieszkanie? Wiecie co, pamiętacie, ja zawsze forsowałem strasznie ten dom, nie? Ale po takim pomyśleniu o wszystkim i tak dalej, szedłem do wniosku, że lepiej będzie kupić mieszkanie, nie wynajmować, i w momencie, kiedy kupię to mieszkanie, nadal będę zarabiał pieniądze i wtedy jak będę gotowy, buduję dom, a mieszkanie komuś wynajmę i będę miał zarobek z tego. I będę miał i mieszkanie, i dom, kurwa. A tak to miał tylko dom i mieszkania pewnie miałbym wyjebane. Nie kupiłbym pewnie. Godzinę na obiady, do drogich restauracji i kupisz swojej dziewczynie 100 róż na walentynki. Cierpliwości. Wpierw zbuduj kapitał, stań stabilnie na nogach. Co ciekawe, większość... Ja bym w ogóle chciał w przyszłości mieć 5 mieszkań. W chuj by było zajebiście. Kupić kurwa 5 mieszkań i wynajmować je, nie? I nawet nie wie, ile zarabia. No poza tymi, którzy pracują na etacie oczywiście, bo wtedy przychodzi ci jeden przelew, więc doskonale wiesz, jakie są twoje zarobki. Ale przedsiębiorca już się może w tym łatwo pogubić. Przedsiębiorca, który wystawia mieszkania, to najlepsza inwestycja. Jest dość bezpieczna moim zdaniem, bo mieszkanie to jest jedna z najważniejszych potrzeb dla człowieka. Dochodowy, odliczyć koszty, koniec końców. Dobra, to nie buduję z tą domu, jak samo jakieś postawisz, szybka kaska, pogu. Dobrze. Nie ma pojęcia, ile tak naprawdę zarabia, dopóki nie zrobi sobie tabelki w Excelu. Na pierwszy rzut oka taki przedsiębiorca widzi tylko wpływy na konto, ale przychody nie równają się dochodom. Szybka kaszka. Żeby wiedzieć, ile można wydać i mieć nad tym jakąkolwiek kontrolę, trzeba wpierw wiedzieć, ile się zarabia. To, że z faktur wpływa ci 25 tysięcy miesięcznie, nie znaczy, że tyle możesz wydać. Choć nasz kiedy mózg, który ewidentnie nie radzi sobie z reprezentacjami abstrakcyjnymi. Ale jak się nie uda w tym roku, to też nie ma na siłę, kurwa, co kupować mieszkania, które się nie podoba. Powiedział, że możesz dysponować 25 tysiącami. Odejmij koszty, podatki i okaże się, że zostaje 10 tysięcy. Z tych 10 tysięcy odłóż 4, okazuje się, że do wydania z 25 tysięcy zostaje 6. Bolesne, ale prawdziwe. Wiedząc już, ile zarabiasz, a także wiedząc, ile maksymalnie możesz wydać i pilnując tego, no, możesz wreszcie zacząć się bogacić, czyli zacząć wytwarzać zapasy finansowe. To jest coś, czego nie potrafi opanować większość Polaków. 24% Polaków nie posiada obecnie żadnych oszczędności. 11% posiada mniej niż 1000 zł oszczędności. 17% odłożyło od 1000 do 5000 zł. 9% między 5 a 10 tysięcy. 8% ma między 10 a 20 tysięcy odłożone na koncie. Kolejne 8% między 20 a 50 tysięcy. I tylko 7 ma oszczędności. Oszczędności Polaków? Powyżej 50 tysięcy złotych. 25% Polaków ma 0 zł kurwa oszczędności? Ja pierdolę. Jest fuj smutne, nie? No ja mam więcej niż 50 tysięcy oszczędności. No ja mam teraz kurwa, nie wydaję na nic kurwa. Więc mam oszczędności, dlatego mogę sobie pozwolić na mieszkanie kupić. To nie jest tak, że tylko ty sobie z tym nie radzisz. Prawie nikt sobie z tym nie radzi. Jest coś jeszcze. Ostatnia, ale nie najmniej ważna kwestia. To, kim się otaczasz. O. Nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi tu o merkantylizm. Nie chodzi o to, żeby być chorągiewką, tylko o to, że kawa... No, chodzi o to, żebyście się nie zadawali z nieudacznikami. Takich, kurwa, narzekaczy wokół siebie, bo się nakręcacie wtedy. Jak są ludzie tacy, którzy są takimi narzekaczami jebanymi, to jest najgorsze ścierwo, nie? Jakiś masz pomysł i oni tak... Nie no stary, to ci się nie uda, to ja pierdolę, to jest najgorsze kurwa, nie? Naprawdę. Z waszym ulubionym profesorem albo dokładnie biznesowym autorytetem da wam więcej niż kawa ze starym znajomym z gimnazjum, który od 6 miesięcy nie może znaleźć pracy. Chodzi mi tylko o to, żeby towarzystwo dobierać sobie następującym kluczem. Ile mogę się od nich nauczyć,
czy inspirują mnie do rozwoju. Upodabniamy się zwyczajami, domowania, czy nawet aspiracjami do ludzi, którymi się otaczamy. Dlatego dobrze otaczać się jest lepszymi od siebie. Jeśli czuję, że jestem najgłupszy i najbiedniejszy w towarzystwie, to wiem, że jestem w dobrym miejscu. Kurwa, to ja się zadaję z samymi biedakami. Tragedia, kurwa. Mądrzy ludzie chętnie pomagają i udzielają rad. Warto z tego korzystać. Jeśli wyciągnąłeś coś z tego filmu, zostaw łapkę w górę, dzięki temu... Tak, wyciągnąłem. Kurwa, Wi-Fi zostaje rozwiązane. Wkurwiają mnie te biedaki jebane.